bramce muszą stać odważne osoby, to znaczy dziewczyny, które się nie boją niczego, nie mają żadnego respektu przed piłką, bo nie możemy ukryć jednej rzeczy, że często można dostać rzut w głowę i wtedy nie można się załamać, tylko tak jak bokser, trzeba się otrząsnąć, stać i walczyć dalej. No, najważniejszą rzeczą w bramce jest szybkość, dynamika, odwaga, czytanie gry, czytanie swojej obrony. Trzeba przełamać pewne lęki, tak? Się śmiejemy, że to jest fabryka bramkarek i pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to tutaj urwać się łeb, że tak powiem, tym instynktom takim, żeby strach przed piłką, tak? Żeby to nie miało miejsca, tak? To jest taki numer jeden. Ale no wiesz, to na fantazji. No zresztą sami widzicie, jak my czasem tam wariujemy, skaczemy, pajacy różne, jakieś dziwne ewolucje w powietrzu występują. Ta gibkość jest potrzebna, tak? Gibkość, skoczność, no masa elementów. Jest to głównie ogólnorozwojówka, że tak powiem. Ona musi być naprawdę na wysokim poziomie. I wtedy do tego, jak dorzucimy trochę techniki, taktyki i może, że tak powiem, chłodnej głowy, to może coś z tego być. Bramkarz musi być wyjątkowy. Ja uważam, że każda bramkarka, bramkarz, po prostu, po pierwsze musi to kochać, po drugie musi być troszkę świernięty, bo nie każdy chce stawać w bramce i bronić piłki, które lecą, nie wiem, załóżmy 100 km na godzinę, więc znam tutaj parę takich. Ryba, Gosia, nawet chyba powiem, że ja, Wysokińska, Ania. Naprawdę, bramkarz musi być bardzo, bardzo specyficzny. Ja trenowałam lekką atletykę i znalazłam ogłoszenie w gazecie, że znam górę piłkę ręczną i stwierdziłam, że sobie pójdę, zobaczę, co tam się dzieje. Jeszcze w gimnazjum nie było i po prostu poszłam, trzy razy rzuciłam piłką i zostałam w tym do dziś. Wszystkim się wydaje, że ten bramkarz to jest taka osoba, która tam stoi między słupkami i nic nie robi, nie? Tak naprawdę my tam wariujemy, nie? To jest tyle emocji człowiekiem szarga, jak te laski tam grają w tym ataku, że no, często bluzę można wyrzymać po meczu, tak? I faktycznie ta koncentracja, skupienie, cały czas, w każdym momencie może być oddany rzut. No jest niesamowite, jesteśmy wykończone po meczu, także no, może dla niektórych to jest szok, ale tak jest, my się też męczymy, proszę Państwa, też biegamy, też mamy testy biegowe, także nie przychodzimy, nie dłubiemy w nosie i sobie tam stoi taki ktoś, kto nic nie robi. Nie? Oprócz tego, że bramkarki biorą udział często w tak zwanej taktyce ogólnej zespołu, to jeszcze mamy indywidualne zajęcia, gdzie mamy robione wycinki i oglądamy poszczególne zawodniczki. Wiadomo, że może nie wszystkie 14 zawodniczek, ale te podstawowe 7-9 zawodniczek, staramy się opanować ich ulubione rzuty. Mamy parę płytek na przykład przed meczami i analizujemy po jakim zwodzie, po jakim, czy to jest atak pozycyjny, czy z szybkiego ataku. I to wszystko musimy wiedzieć i do tego, gdy dochodzi jeszcze zdenerwowanie na boisku, musimy jeszcze sobie to przypomnieć i starać się obronić piłkę. Różne zadania, no, można zrobić jakąś groźną minę. Podobno jestem dobra w tym, ale nie, to musi być na spontanie, więc przepraszam, ale nie pokażę. Można trochę dekoncentrować jakimś tam swoim ruchem, na przykład przed karnym, tak? No, no, jest taki słynny Dudek Dance, gdzieś tam można z tego czerpać, że tak powiem. Zresztą piłka nasza jest o tyle fajna i tam to jest strona bramkarki, że można dużo rzeczy gdzieś tam zgapać od innych, tak? To nie jest wstyd, nie? Że gdzieś tam zaczerpnąć coś z Ligi Męskiej, tak? Tu na przykład jakaś fajna interwencja Sławka czy innych chłopaków. W szpitalu wylądowałam ze wstrząśnieniem mózgu, też mi się to zdarzyło. Chyba się wszystko już mi zdarzyło, nie? Podczas tej 15-letniej kariery, także gdybyśmy mieli o kontuzjach rozmawiać, to moglibyśmy tutaj godzinę spędzić. No ale jest też strach, ta piłka jednak leci, tak? Dziewczyny są teraz silniejsze. Takie Aliny Wojtas gdzieś w głowę z 7 metrów, to naprawdę ojej. Jeżeli dziewczyny zrobią jakiś błąd w obronie, a że właśnie tam jest bramkarka, że kiedy one zrobią błąd, ona ratuje piłkę, daje nam piłkę i z reguły jest to jakaś fajna kontra, bezpośrednia lub pośrednia, no więc jest to przeogromny przywilej dla zespołu. Błąd zawodniczki jeszcze da się naprawić, a bramkarka jest tą ostatnią ostoją, która musi obronić. Niektórzy ludzie po prostu nie wiedzą tego i zawsze jakby bramkarka jest oceniana albo obroni, jest bohaterem, albo wpuści i naprawdę można posłuchać parę przykrych słów na swój temat. Wydaje mi się, że jest ta pozycja ważna, tak? Jeżeli odbije się kilka ważnych piłek, nawet w takim kryzysowym momencie, to dodaje to dziewczynom skrzydeł i jakoś to lepiej idzie, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, wiemy też, przez co ta presja też ciąży na nas, tak? Wiemy, że po prostu trzeba im pomóc.